Tomku, jesteśmy podczas trzeciego odcinka na żywo. Taniec z gwiazdami się rozkręca, nasze gwiazdy też się rozkręcają. No właśnie. I nie miałam z Tobą przyjemności jeszcze rozmawiać, jak Ty się odnalazłeś w roli jurora. No bo wiesz, przed Twoim debiutem za tym stołem było sporo spekulacji, dużo komentarzy. Jak to oceniasz, swoją rolę tutaj? Ciężko mi oceniać te komentarze, ponieważ dotychczas oglądałem wielokrotnie i każde jury było w innym składzie, bazowało na innych jakościach, na innym doświadczeniu i myślę, że dobrze, że przyszedł czas na zmiany i kiedyś kolejne nastąpią zmiany, więc myślę, że trzeba by też zapytać publiczność. Myślę, że my się bardzo dobrze uzupełniamy i między nami jest bardzo dobra energia i że mam nadzieję, że to się też przekłada na dobre i merytoryczne oceny. A czy ty masz swoich faworytów wśród tańczących gwiazd? Mam, ale nie będę na razie mówić, dlatego że chcę jak najbardziej być otwarty na to, żeby oni mnie mogli wszyscy zaskakiwać i nie chcę się przyzwyczajać do pewnych preferencji, ponieważ nie chcę mojego umysłu nakierunkowywać na kogoś. Chciałbym być jak najbardziej obiektywny, chociaż wiem, że ciężko być obiektywnym, bo mamy swoje upodobania i swoje emocje. No dobrze, to może ktoś na przykład Cię wyjątkowo zaskoczył, czyli jak tutaj pierwszy odcinek 2 tygodnie temu był, może na przykład myślałeś, że komuś pójdzie lepiej albo gorzej? Bardzo mnie zaskoczył Alex, ponieważ jest pomimo swojej siły bardzo lekki, bardzo zmienny, odnajduje się w różnych jakościach i w różnych tańcach. Jeśli chodzi o bardzo Anita Sokołowska, Maciek Musiał, a przede wszystkim ostatnio też Krzysztof, który zatańczył piękne tango, więc tak. No i dzisiaj mieliśmy Roxy, która to, co zrobili, to jest, były 40, więc nie mieliśmy możliwości wyżej ocenić, chociaż pewnie byśmy próbowali. Roxana jest niesamowicie ambitna. Bardzo, bardzo. I dzisiaj pokazała naprawdę takiego pazura i oni zrobili to razem perfekcyjnie. A poziom partnerowań i zaufania do siebie i pewnej takiej aktywności, która jest tylko między osobami, które się czują i mają do siebie zaufanie, było to bardzo dojrzałe. A Dagmara? Dagmara łamie wszystkie kanony, jej podejście do życia jest jej kołem ratunkowym i nawet ona ze swoimi wątpliwościami, jeśli chodzi o kontuzję i o jakąś taką sprawność, po prostu przebija to. Widać, jak wiele znaczy głowa, jak może bardzo pomóc nawet chorującemu ciału.